Hello! Witam Was w kolejnym odcinku. Dziś przed premierą. Dzisiaj zagramy sobie w grę Space Marine. Warhammer Space Marine. Jest to gra TPP, osadzona w świecie Warhammera. Gra będzie miała premierę 9 września w Polsce. Jest to takie połączenie gry slashera i gry akcji. Coś takiego. Zaraz sami zobaczycie, o co mi chodzi. Pod kwadratem mam taki atak właśnie zwarciu. Jest to piła. A tu mamy swoich wrogów. O, mamy wyrzutnię zemsty. Ona jest bardzo fajna. To są nasi wrogowie. Orkowie. Mamy fajne zabawki w tej grze. Znaczy w tym demie przynajmniej. Bolter. Bolter fajnie brzmi. Fajnie się z niego strzela. Takie coś jak SMG z innych gier, coś takiego. Teraz wam pokażę trochę walki w zwarciu, jak Space Marine walczy. Jest krwawo, jest brutalnie. Jest fajnie. Tak. Mamy różne rodzaje przeciwników. Ten na przykład są to. Ten rodzaj przeciwników jest to taki, który strzela i jego zdejmujemy raczej na odległość. Gra działa z tego co widzę chyba na Unreal Engine 3. I wygląda całkiem jeszcze przyzwoicie. Bez jakichś tam fajerwerków, ale jest fajnie. Gdy nacisnę jednocześnie obie gałki, wtedy mamy taki tryb Fury. O, właśnie taki, gdzie odradza nam się życie i zadajemy więcej damage'u przeciwnikom. Możemy również przeciwnika ogłuszyć i go dobić takim efektownym finisherem. Dobra, lecimy dalej. W tym demie mamy dwie misje. Tą oraz jeszcze jedną, gdzie możemy spróbować swoich sił polatania sobie plecakiem odrzutowym przez jakiś czas. Przeładuję. Mam również chyba jakieś granaty, zaraz zobaczymy. O, właśnie coś takiego. A! Odbił się. W grę będzie można grać w koopie z znajomymi. Będzie również multiplayer. Gra zapowiada się całkiem sympatycznie. A, za mało amunicji, cofamy. To jest, co to jest? Bolter łowca, taka snajperka jakby. Dobra, lecimy dalej. Tak jak w Gearsach możemy również, jak to było, pod takim przyciskiem, możemy tak biegać. A, pod gałką właśnie. Coś takiego. Teraz taki tuganie się. To jest takie znak rozpoznawczy Gears of War, znaczy. Dobra. Zatrzymaliśmy atak orków. I to było na tyle w sumie. Powoli już kończę. Zachęcam Was do oceniania, żebym wiedział, czy spodobał Wam się ten cykl. Komentujcie. Dawajcie jakieś rady, możecie podsuwać mi różne pomysły, co byście chcieli u mnie zobaczyć. Subskrybujcie i do następnego razu. No, trzymajcie się, na razie, cześć.